Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj kilka refleksji na temat bieżącego stanu polityki polskiej, zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej, no głównie na odcinku ukraińskim, bo na odcinku spraw polskich polityka państwa polskiego, czy polityka polska, to można polemizować, ale polityka państwa polskiego, czy przynajmniej tego organizmu państwowego, który do tego miana aspiruje, jest troszkę mniej aktywna niż na odcinku spraw ukraińskich. A o tym z moim państwa gościem, którym jest Przemysław Piasta, publicysta Myśli Polskiej i prezes Fundacji Narodowej imienia Romana Dmowskiego. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam państwa, witam pana redaktora. Na początku oczywiście zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo. I przechodzimy do meritum. Ja bym się, wyszedłbym od tego, co już było bardzo szeroko i to chyba ze dwa czy trzy razy komentowane nie tylko na łamach Myśli Polskiej, ale również na tych łamach internetowych, które zyskują sobie coraz większą popularność, do wydarzeń z Warszawy z dnia 9 maja, czyli ataku na rosyjskiego ambasadora i nie tylko, w ogóle wiecu na cmentarzu żołnierzy radzieckich. Asumptem jakby do tego, żeby wrócić do tego tematu, jest to, że ta prowokatorka z 9 maja, czyli pani Zemliana, ogłosiła, że dostała tyle gruźb, co prawda zaznaczyła, że to głównie są groźby gdzieś tam z Rosji, że jej dane się podostawały na te rosyjskie kanały, na Telegramie i tak dalej, że ona teraz pod eskortą policji uciekła z Warszawy i przebywa w miejscu bliżej nieznanym. Powstaje w tym momencie, powstają jakby dwa pytania. No, czy już mamy naprawdę jakieś kasty obywateli, bo nie dość, że ta pani nie została nawet przesłuchana w sprawie, to jeszcze policja zapewnia jej ochronę. No to już zupełne kuriozum. No ale też samo wydarzenie jakby no nie ma powiedzmy poza delikatnymi przeprosinami ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych i aprobatą 95% polskiej sceny politycznej, no to w zasadzie ciągu dalszego nie ma. Wszyscy przeszli nad tym do porządku dziennego, czyli no, chciałoby się zacytować Mirosława Drzewieckiego, że rzeczywiście Polska to dziki kraj, gdzie no, normalnym jest, że na ambasadorów wylewa się farbę, nawet na tych ambasadorów, których nie lubimy. No tak, zdecydowanie nie wylewamy nic na ambasadorów, których lubimy, ale nie powinniśmy wylewać nic na żadnych ambasadorów, ponieważ, szanowni państwo, jeśli Polska ma być państwem poważnym, powinna być państwem prawa, powinna przestrzegać przepisów tego prawa. Pani, która dopuściła się tego konkretnego czynu, czyli napaści na ambasadora Federacji Rosyjskiej, pogwałciła to prawo, a dokładnie artykuł 136 Kodeksu Karnego. Ja przypomnę, że ten artykuł odnosi się do tego, że kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się czynnej napaści na głowę obcego państwa lub akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego, czyli tutaj mieliśmy dokładnie do czynienia z tym kasusem i tak dalej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a zatem ta sankcja potencjalna jest dość poważna. No jest oczywiste, że interakcja tej pani z policją powinna przebiegać w taki oto sposób, że ona zostałaby z całą pewnością zatrzymana przynajmniej w jakimś wstępnym etapie i przesłuchana przez tą policję. Pani powinna jak najszybciej usłyszeć zarzuty właśnie ze względu na złamanie w oczywisty sposób artykułu 136 Kodeksu Karnego. No tych zarzutów nie usłyszała. Nie jestem tym zaskoczony. Potem jak przeczytałem, zresztą państwo zapewne również przeczytaliście wypowiedzi, szczególnie ministra Kamińskiego, który tutaj w znacznej mierze odpowiada za działanie naszych służb. Minister Kamiński nie widzi problemu. On tutaj mówi, cytuję, zgromadzenie przeciwników rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdzie każdego dnia dochodzi do zbrodni ludobójstwa, było legalne. Emocje ukraińskich kobiet biorących udział w manifestacji, których mężowie dzielnie walczą w obronie ojczyzny, są zrozumiałe.
no to mamy do czynienia z całkowitym nieporozumieniem, tak? No bo to, że komuś się jakaś inicjatywa podoba albo nie podoba, no w tym przypadku wyraźnie panu ministrowi ta inicjatywa się spodobała, nie czyni jeszcze tej inicjatywy legalną, no przeciwnie, mieliśmy do czynienia z ewidentnie nielegalnym zgromadzeniem, które to zgromadzenie dopuściło się w osobie tej konkretnej pani złamania prawa i tak powinno być po prostu potraktowane. Ja przypominam państwu, w jaki sposób ta sama policja, te same służby podległe ministrowi Kamińskiemu podchodzą do jakichkolwiek incydentów na marszach chociażby narodowców. Ja nie jestem wielkim entuzjastą Marszu Niepodległości, raczej w nim nie uczestniczę. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że przypominamy sobie sceny sprzed kilku lat, kiedy ten marsz był w brutalny sposób pacyfikowany przez policję, tutaj lała się na ulicach krew w zupełnie nieuzasadniony sposób i wtedy jakoś policja potrafiła działać bezwzględnie szybko i brutalnie. No w tej chwili dowiedzieliśmy się, że policja udzieliła jakiejś nieformalnej ochrony tej pani prowokatorce. Jest to zadziwiające pod wieloma względami. No przede wszystkim oczywiście nie popieramy jako środowisko w żaden sposób łamania prawa, więc także groźby, przypominam państwu, groźby karalne także w Polsce są tutaj objęte sankcją prawną i też kodeks karny bodajże w 190 artykule zajmuje się kwestią groźb karalnych, więc nie popieramy groźby, no ale z drugiej strony mamy oświadczenie pani polegające na tym, że pani twierdzi, że jej grożono i ochronę policji. No przede wszystkim jeśli osoby groziły spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, no to te groźby po pierwsze nie mają tutaj możliwości ziszczenia się, a po drugie polskie prawo obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a nie na całym świecie, w związku z powyższym nie jest to czyn zabroniony w świetle polskiego prawa. Natomiast no, jeśli chodzi o kwestię funkcjonalną, no widzimy, że tutaj środowiska agresywne, polityczne środowiska Ukraińców są po prostu objęte ochroną, są pod parasolem ochronnym polskiego rządu, polskiej policji, polskich służb. I taka jest przykra prawda. Pod każdym względem Ukraińcy są traktowani w sposób szczególny, stawiani ponad polskim prawem i to prędzej czy później się na nas zemści. Obawiam się niestety, że zemści się prędzej niż później. I to tyle chyba tytułem wstępu. No właśnie, tu mamy bardzo, bardzo ciekawy asumpt w ogóle do tego, że w pewnej mierze Ukraińcy stają się świętymi krowami. Mamy też różne kwestie, które jakby to obrazują. I bardzo dziwi mnie niekonsekwencja mediów, no bo tak, z jednej strony Ukraińcy dobrze, że atakują ambasadora Rosji, są ponad prawem. Jak dochodzi do zabójstwa w centrum Warszawy i pojawia się podejrzenie tylko, że mogli tego dokonać Ukraińcy, to jest to natychmiast dementowane. No i wiadomo, przynajmniej część mediów powie, że to jest przykład tradycyjnego polskiego tam rasizmu, szowinizmu, ksenofobii i czego tam jeszcze. Natomiast jeszcze pojawia się temat Eurowizji, już ja bym go potraktował dosyć humorystycznie, tyle że wtedy te same media są oburzone, że Ukraińcy nie wyrazili swojej wdzięczności w ramach konkursu jakichś tam piosenek, gdzie gdyby nie ta burza, to ja bym chyba w ogóle nie zarejestrował, że coś takiego się odbywa, bo osobiście mam to w niezwykle głębokim poważaniu. Ale no tutaj wygląda na to, jakby ktoś specjalnie po prostu rozkręcał te emocje. Najpierw rozkręcono emocje na pomoc Ukrainie, a teraz się rozkręca emocje na prawda, pewnego rodzaju jednak antagonizmy, bo może nie całe społeczeństwo polskie jakby wpadnie w ten taki szał emocjonalny, ale przecież no przynajmniej część zareaguje, zresztą w obecnej sytuacji ekonomicznej i znajdzie winnego. No to ci Ukraińcy, prawda, nam naprzyjeżdżali i napsuli. I czy to może być jakaś taka specjalnie podgrzewana operacja medialna, czy to tak jak w Polsce zazwyczaj taki kompletny szał i jakiś taki bałagan, nieskoordynowanie.
Od miłości do nienawiści czasami jest bardzo, bardzo blisko. Polacy rzeczywiście tutaj z wielkim entuzjazmem przyjęli Ukraińców, ponieważ Polacy w ogóle nie są zwykli myśleć, oduczyliśmy się myśleć i działamy tylko i wyłącznie w emocjach właśnie. No i w emocjach przyjęliśmy Ukraińców, nie licząc się zupełnie z kosztami, nie licząc się z pewnymi oczywistymi faktami. Takimi chociażby, że jeśli przyjmuje się populację kilkumilionową, no to czysta statystyka musi wskazywać, że część tej populacji będzie nam na miejscu robiła kłopoty, ponieważ prawdopodobnie ta sama część także u siebie na miejscu robiła kłopoty. Dodatkowo taka wielka fala migracji była jest znakomitą okazją do wszelkiego typu organizacji czy grup przestępczych, właśnie aby zdywersyfikować swój obszar działalności, aby rozszerzyć swój obszar działalności. Przecież de facto nikt nie kontrolował ani pod względem kryminalnym, ani pod względem politycznym, kto w tych pierwszych dniach wojny przekracza granicę polsko-ukraińską. Po prostu wpuszczaliśmy wszystkich jak leci, wpuściliśmy całą masę politycznych skrajniaków, różnego rodzaju neobanderowców, różnego rodzaju przedstawicieli skrajnych nurtów politycznych, ale wpuściliśmy taką całą masę pospolitych przestępców, czy osób nie do końca zrównoważonych. Te osoby będą sprawiały problemy. Ja nie sądzę, że te osoby stanowią jakiś znacząco wyższy odsetek populacji niż w jakiejkolwiek innej populacji tego rodzaju. Natomiast no, ich pojawienie się na terenie naszego państwa będzie z pewnością dla nas wszystkich odczuwalne. No, to jest trochę tak, że te antagonizmy są poniekąd naturalne. Ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę, że ta bezinteresowna pomoc jest co prawda bezinteresowna, ale przestała być bezpłatna. Tak to nas wszystkich bardzo, bardzo konkretnie kosztuje. Odczuwamy to praktycznie na każdym kroku. Nie odczuwamy jeszcze przeładowania systemu opieki zdrowotnej, nie odczuwamy jeszcze do końca krachu budżetowego, który zafundował nam polski rząd tak naprawdę bezrefleksyjnie, przyznając Ukraińcom bardzo szeroką pomoc w końcu z naszych pieniędzy. Dlatego ten antagonizm będzie się pogłębiał. Nie sądzę, aby media tego głównego nurtu były zainteresowane w rozbuchaniu tego antagonizmu. On raczej wybuchnie w sposób całkowicie naturalny, no ponieważ nikt nie lubi, kiedy obniża mu się standard życia. Polakom standard życia obniży się w bardzo, ale to bardzo konkretny sposób. Rząd rozbuchał nam inflację, zrzucając ją teraz mniej czy bardziej udolnie na Putina. Dodatkowo wydaliśmy całe mnóstwo pieniędzy właśnie na przyjęcie tej kilkumilionowej populacji Ukraińców. Przypominam, że oni pobierają różnego rodzaju świadczenia, chociażby 500+, tak? A zatem przyjęliśmy ich bardzo, bardzo hojnie sposób. No i teraz po prostu musimy za to zapłacić, a skoro musimy za to zapłacić, to wszystkim nam będzie po prostu gorzej i biedniej. Ceny będą wyższe, nasze zarobki będą takie same albo nawet niższe niż były. Wartość nabywcza złotówki spada z dnia na dzień. To musi wywoływać niezadowolenie i to musi wywoływać antagonizm, także nie bądźmy zaskoczeni, że ten antagonizm jest. No jedyne, co możemy zrobić w tej sytuacji jako przedstawiciele w pewnych kręgach opiniotwórczych mediów, to nie podgrzewać niepotrzebnie tej atmosfery. No nie zmienia to jednak faktu, że musimy mówić jak jest. Nie ma sensu tutaj specjalnie popadać jakąś ekscytację czy egzaltację tymi sytuacjami. No niestety natomiast musimy o nich na bieżąco informować, chociażby dlatego, że Polacy zasługują sobie naprawdę w przeciwieństwie do tej propagandy, którą są zasypywani z drugiej strony. Od początku tej wielkiej ukraińskiej imigracji zabrakło mi właśnie prawdy w mediach głównego nurtu i wśród polityków tego głównego nurtu politycznego. Zabrakło mi szczerości, otwartości, powiedzenia społeczeństwu, że to jest nasz obowiązek, ale też wiąże się to z pewnymi kosztami. No i zabrakło pewnego umiaru, pewnego rozsądku. To wszystko się będzie mścić i to będzie się mścić po wielokroć. Zobaczymy, na czym to się skończy. Z całą pewnością pojawią się grupy czy organizacje, które będą chciały skanalizować to niezadowolenie społeczne, co z kolei może mieć dla nas ciekawe implikacje. Na pewno warto się temu przyglądać z punktu widzenia tutaj komentatora sceny politycznej. Będzie to arcy interesująca sytuacja. No takie przetasowania mogą być możliwe, tym bardziej, że no, najbliższy nieco ponad rok to już będzie taka ostatnia prosta przed wyborami. Aczkolwiek, zanim jeszcze omówimy tą politykę na zewnątrz, to jako taki łącznik pewne zastrzeżenie i pewna wątpliwość, którą u mnie zasiał goszczący w ostatni weekend w emisji TV profesor Jacek Izydorczyk, były ambasador w Japonii, który stwierdził, że być może Prawo i Sprawiedliwość dąży do rozbuchania właśnie tych antagonizmów
reżimów narodowościowych również, żeby móc w końcu, kiedy już sytuacja jakby nabrzmieje, kiedy dojdzie do jakichś rozruchów, wprowadzić po prostu stan wyjątkowy czy tam stan wojenny i no wtedy wiadomo, można rządzić bardzo długo, bo stan taki wyjątkowy odsuwa przecież wszystkie wybory w czasie. Natomiast z drugiej strony ja o tyle jestem sceptyczny co do tego, co do tych możliwych jakichś rozruchów, że no, przez 2 lata pandemii, gdzie naprawdę zakazywano rzeczy elementarnych często, no te wszystkie jakieś ruchy protestu, to nie była liczebność, która mogła sobie na cokolwiek pozwolić. Tak naprawdę największym ruchem protestu w trakcie pandemii okazał się krótkotrwały i bardzo szybko wyczerpujący się tam protest przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Ale z drugiej strony no mamy właśnie tą potęgę medialną, która może fakty medialne, kilka jakichś odosobnionych incydentów rozdmuchać i wykreować rzeczywistość. I czy taka ewentualność jest możliwa, no biorąc pod uwagę, że no mamy do czynienia właśnie z takimi ludźmi jak minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński, którzy są nazywani zresztą przez naszych wspólnych znajomych również po prostu zadymiarzami, bo byli zadymiarzami kiedyś i najwyraźniej nimi pozostało, no czy w obliczu jednak no, pewnego rodzaju bandytów politycznych przynajmniej u władzy możemy się spodziewać takich różnych gangsterskich chwytów? No. Czasami trudno pozbyć się takich złych nawyków z młodości. Mam wrażenie, że pan minister Kamiński właśnie nie potrafi się tych złych nawyków z młodości pozbyć. On chyba gdzieś w głębi ducha ciągle jest członkiem jakiejś radykalnej młodzieżowej organizacji, a nie ministrem Rzeczpospolitej. A szkoda, bo powinien być ministrem, skoro zajmuje to stanowisko. Natomiast to, co powiedziałeś, jest jak najbardziej racjonalne. PiS uwielbia zarządzać poprzez konflikt. To jest ich styl działania. Oni się wtedy czują znakomicie. Mogą wtedy dzielić społeczeństwo, mogą wtedy stawiać się w roli obrońców, czy faktycznych, czy częściej raczej tutaj jakichś wirtualnych obrońców, czy to wartości, czy to całej Polski i tak dalej, dlatego ten konflikt, czy to zewnętrzny, czy to wewnętrzny, PiS-owi służy. Kiedy tego konfliktu brakuje, PiS sam go wywołuje, tak jak chociażby ze wspomnianą przez ciebie kwestią tutaj obyczajową ustawy aborcyjnej. To wiadomo, że zawsze budzi w Polsce skrajne emocje i było oczywiste, że w tym przypadku też takie skrajne emocje wzbudzi, a zatem było to działanie od początku do końca ze strony PiS-u intencjonalne, właśnie obliczone na to, aby na tym konflikcie czysto politycznie skorzystać. Także tak, to jest absolutnie ich styl działania i nie ulega dla mnie wątpliwości, że jeśli PiS przekalkuluje, że wybory przegra, to będzie gotowy zrobić wszystko, żeby władzę utrzymać chociażby jeszcze przez jakiś krótki czas, a zatem wszelkie tutaj konstytucyjne i pozakonstytucyjne sztuczki absolutnie wchodzą w grę. Wiecie Państwo, kiedy tak zwani obrońcy demokracji, a tak naprawdę obrońcy własnych stołków z Platformy i okolic bardzo mocno protestowali, jak to PiS łamie prawo, łamie konstytucję, to trochę nas przyzwyczaili tym swoim nieustannym jazgotem, nieustannym krzykiem do tego hasła i to hasło zostało całkowicie pozbawione wartości, całkowicie zdezawołowane. Natomiast fakty są takie, że PiS w istocie rzeczy niespecjalnie przejmuje się prawem stanowionym i to prawo stosuje tylko i wyłącznie wtedy, jeśli jest mu to wygodne i w sposób taki, jak jest mu to wygodne. Polska nie jest obecnie państwem prawa. Mamy rozliczne tego przejawy, chociażby cenzurę prewencyjną zabronioną przecież w literalny sposób w Konstytucji, a i tak przez państwo polskie coraz szerzej stosowano, ale także areszty wydobywcze, wspomniany już poniekąd, że tak powiem, niemniej przez redaktora Klimczaka Mateusz Piskorski odsiedział swoje za tej słynnej czwartej Rzeczpospolitej bez żadnego wyroku przecież, więc to zupełnie absurdalne sprawy. Polska w
staje się realnie państwem bezprawia i tym państwem bezprawia staje się w coraz większym stopniu. Obawiam się, że kolejna ekipa nie wprowadzi tej nowej pozytywnej jakości, ale tylko i wyłącznie będzie korzystać z tych wszystkich złych rozwiązań, złych pomysłów, które PiS wdrożył i które PiS przez tą swoją drugą kadencję bardzo intensywnie stosował. No cóż, zobaczymy. Natomiast, szanowni państwo, to jest nasza wspólna odpowiedzialność, to jest też odpowiedzialność przy urnie wyborczej, a zatem to, jakich ludzi państwo wybierzecie, nie tylko jakie partie, ale także w ramach list wyborczych, jakich ludzi wybierzecie, będzie decydowało o jakości kolejnego parlamentu. No jakość tego obecnego w moim mniemaniu pozostawia bardzo wiele do życzenia, bo poza pojedynczymi posłami i to posłami opozycyjnymi, które tutaj bym wskazać in plus, no znakomita większość pozostaje oceniona w sposób umiarkowany, a czasami nawet wyjątkowo negatywny. No, politycy partii rządzącej różne tutaj akcje mają na swoim koncie już w ciągu minionej kadencji, ale trzeba powiedzieć, że no, czasem starają się, żeby tutaj dostarczać nowego kontentu, to jeszcze zanim ta polityka zagraniczna, to bym się właśnie odniósł do jednej z takich błyskotliwych wypowiedzi, ponieważ jaka jest sytuacja gospodarcza w naszym kraju i że jest zła, to każdy wie i każdy widzi, a jak nie widzi, no to może powinien sprawić sobie lepsze okulary i przejść do najbliższego sklepu spożywczego, czy jakiegokolwiek innego, czy na stację benzynową może. No ale ostatnio właśnie poseł Marek Suski zasłynął tym, biorąc pod uwagę, zapytany o problemy kredytobiorców, którym bardzo doskwierają te zwiększające się wciąż stopy procentowe związane z galopującą inflacją, stwierdził, no jak się zaciąga kredyty, to się je spłaca. Ja się zastanawiam, czy Marek Suski powie to samo Mateuszowi Morawieckiemu, kiedy okaże się, że jest problem ze spłatą polskiego zadłużenia państwowego. No, państwa zasadniczo nie bankrutują, w związku z powyższym po prostu my obywatele. Zasadniczo, to jest to słowo klucz. Ale mieliśmy już w Polsce gminę, która zbankrutowała, także da się zbankrutować gminę. Myślę, że nasi rządzący są gotowi podjąć to wyzwanie i postarać się zbankrutować państwo. Natomiast na krótką metę wszystko da się zrobić, papier przyjmie wszystko, także kreatywną księgowość naszego rządu, a per saldo będziecie płacić państwo. My wszyscy będziemy płacić, już zresztą płacimy za te pomysły. A wracając do pana Suskiego, może starsza część naszych widzów, no, do której ja się zaliczam, że tak powiem, pamięta wypowiedź ówczesnego premiera Włodzimierza Cimoszewicza, to był rok 97, słynna wielka powódź, która zdemolowała dużą część Śląska, w tym Wrocław. No i wtedy ówczesny premier tak niefortunnie się wypowiedział, mianowicie no, zasugerował ludziom, którzy byli poszkodowani w tej powodzi, że powinni się byli ubezpieczyć. No, nie była nieracjonalna wypowiedź, ale po prostu była mało empatyczna i co dużo mówić niegrzeczna. W związku z powyższym ta wypowiedź praktycznie zwichnęła karierę Cimoszewicza, on już nigdy nie grał pierwszych skrzypiec w skali kraju. Także taka wypowiedź sprzed kilku lat, no jeśli porównamy to z wypowiedzią Suskiego, no to jednak Suski poszedł dalej, bo Cimoszewicz wypowiedział się, no oczywiście, że wobec tragedii ludzi, ale także wobec pewnego problemu, który był wywołany sytuacją, no nie do końca przez rząd zawinioną. Częściowo być może tak, ale przede wszystkim jednak wywołaną przez przyrodę po prostu, przez naturę. Natomiast no pan Suski odniósł się do sytuacji zawinionej, wywołanej całkowicie przez polski rząd, ponieważ to ta inflacja nie jest, tak jak twierdzi Mateusz Morawiecki, inflacją Putina, ale jest inflacją Morawieckiego, ponieważ, szanowni państwo, najpierw wydawaliśmy pieniądze, zamiast je mądrze inwestować. Później, gdy przyszedł kryzys związany z tak zwaną pandemią, rząd zaczął wydawać pieniądze, których nie miał, zaczął wydawać je, aby kupować wyborców, co tu dużo mówić, bo przypomnijcie sobie państwo, że to był rok wyborczy, kiedy mieliśmy wybory prezydenckie, w związku z powyższym rząd dodrukował nam pieniędzy i zaczął je rozrzucać w różnych grupach społecznych. I ten nawyk mu pozostał, także obniżone dochody, zwiększone wydatki, emisja pustego pieniądza, to musiało rozchwiać gospodarkę, musiało doprowadzić do pojawienia się inflacji i doprowadziło do pojawienia się tej inflacji. Natomiast no, od momentu wybuchu wojny, od momentu rozpoczęcia działań zbrojnych na terenie Ukrainy, rząd oszalał, rząd wydaje pieniądze, których nie ma i mieć nie będzie. W związku z powyższym, szanowni państwo, jest inflacja i jest drożyzna. Metody walki z inflacją
inflacją, które stosuje rząd i Narodowy Bank Polski, są metodami antyskutecznymi. Podwyższanie stóp procentowych to nie jest zrobienie tylko krzywdy kredytobiorcom, a ja przypominam Państwu, że ponad połowa dorosłych Polaków posiada takie albo inne zobowiązania, generalnie spłaca kredyty, pożyczki itd., itd. A więc to nie jest coś, co dotyka grupy kilku procent obywateli, to dotyka de facto nas wszystkich, bo nawet jeśli nie dotyka naszych rodzin bezpośrednio, to na pewno w naszym najbliższym otoczeniu mamy osoby, których to dotyka. Reasumując, trafia to bezpośrednio w kieszenie Polaków, ale przede wszystkim jest antyskuteczne, o tyle, o ile obniża zdolność polskiej gospodarki. Kredyt to nie jest tylko kredyt konsumpcyjny, ale to jest także kredyt inwestycyjny. Polscy przedsiębiorcy pozbawieni taniego kredytu inwestycyjnego są skazani na przegranie rywalizacji konkurencyjnej z przedsiębiorcami z zachodu Europy, chociażby, którzy do takiego kredytu dostęp mają. I tak dalej, i tak dalej. No w międzyczasie pojawiają się pomysły, że rząd dodrukuje jeszcze więcej pieniędzy i wykona tarczę antyputinowską czy antyinflacyjną, mniejsza o to, jak ją zwać. Natomiast no to jest tak trochę, jakby ktoś próbował zgasić ogień benzyną. Tak? To przyczyna, która leży u podstaw tych naszych problemów gospodarczych obecnych, jest traktowana jako panaceum, jako pomysł na to, jak te problemy rozwiązać. Szanowni Państwo, to się skończy tragedią. To może skończyć się hiperinflacją. Ludzie z moich roczników jeszcze pamiętają hiperinflację, sytuację, kiedy złotówka traciła w błyskawicznym tempie z dnia na dzień, traciła na wartości. Ale może także to skończyć się stagflacją, czyli inflacją połączoną ze stagnacją gospodarczą. To też nam bardzo, bardzo mocno grozi. W tej chwili PiS już cofnął nas o kilka lat gospodarczego rozwoju. Jeśli ktoś rozsądny nie przetnie tej spirali, szaleństwa, to PiS w ciągu tej kadencji cofnie nas o kilkanaście albo kilkadziesiąt lat w rozwoju. Ja naprawdę nie chciałbym powtórki z lat 90., kiedy mielibyśmy w Polsce olbrzymie obszary biedy, olbrzymie obszary strukturalnego bezrobocia i olbrzymie obszary beznadziei. My się z tego otrząsaliśmy przez całe lata, wręcz dziesięciolecia. No i teraz, kiedy sytuacja gospodarcza była stosunkowo dobra, a jeszcze pod koniec pierwszej kadencji PiS-u ta sytuacja była dobra, a w momencie, w którym PiS miał władzę w roku 15, była wręcz bardzo dobra, Polacy nareszcie zaczęli akumulować kapitał, nareszcie zaczęli dochodzić do jakichś pieniędzy, pojawiła się szansa, że staniemy się realnie konkurencyjni, w niektórych obszarach rzeczywiście staliśmy się realnie konkurencyjni jako dostawcy towarów i usług. No w tym momencie mamy wbity ze strony rządu nóż w plecy, nie tylko przedsiębiorców, po prostu wszystkich. Ja polecam Państwu przyjrzeć się, co się dzieje na Węgrzech. Polityka Orbana jest dokładnie przeciwna, pomimo że w niektórych pomysłach, można powiedzieć, że w pomysłach socjalnych PiS i Fidesz wręcz prześcigają się, o tyle Orban jest tutaj bardzo mocno protekcjonistyczny i faktycznie chroni lokalnych przedsiębiorców. A to, co robi rząd Mateusza Morawieckiego, to jest ochrona polskich i nie tylko polskich interesów bankowych, ochrona interesów banków, a nie przedsiębiorców i nie konsumentów. Zupełnie odwrotnie niż być powinno. Widzę tutaj tylko i wyłącznie pogarszającą się perspektywę. Dlatego jeśli ktoś z Państwa ma oszczędności w złotówkach, polecam pozbyć się oszczędności w złotówkach. To nie jest dobry pomysł, aby w tej chwili oszczędzać w tej walucie, ponieważ niestety złotówka będzie tracić, już straciła bardzo poważnie. Dodajmy do tego jeszcze kreatywną księgowość po stronie Głównego Urzędu Statystycznego, który informuje nas o inflacji na poziomie 12%. Inflacja realna w tak zwanym koszyku podstawowym, to już jest rząd wielkości między 25 a 30%. Tutaj są rozbieżne wyliczenia, gdyby inflacja rzeczywiście była liczona w sposób wiarygodny, powinny być podawane właśnie te dane. Taką inflację Państwo już odczuwacie. Tyle są droższe produkty, które nabywacie, kupujecie w stosunku do zeszłego roku. Zresztą, jak wspomniał redaktor Klimczak, wystarczy, że wybierzecie się na stację benzynową czy do sklepu spożywczego, by przekonać się o tym na własne oczy. Tutaj nie musimy o niczym teoretyzować. No i dobrze, że nam się ułożył że nam wpadł ten wątek gospodarczy, bo możemy przejść do polityki zagranicznej, a to się wbrew pozorom bardzo wiąże, ponieważ odtrąbiono już jakiś czas temu wielki sukces uniezależnienia się od rosyjskiego gazu, ponieważ Rosja zakręciła kurek, ponieważ znowuż no, strona polska odmówiła zapłaty w taki sposób, ja może tu naprostuję ten pogląd o zapłacie w rublach, to ruble jak ruble, to chodzi po prostu o zapłatę w taki sposób, żeby strona rosyjska z tego dostała jakiekolwiek pieniądze, bo każdy inny sposób zapłaty oznacza, że pieniądze zostaną
zamrożone w ramach właśnie sankcji zachodnich. No i właśnie generalnie polityka odcinania się ekonomicznie od wschodu to jest taki główny silnik napędowy inflacji i innych negatywnych procesów gospodarczych, które w naszym nieszczęśliwym kraju zachodzą. Do tego dochodzi jeszcze to, że Polska wspiera politykę, która, no, powiedzmy sobie szczerze, prowadzi do eskalacji konfliktu z Rosją już nie tylko na Ukrainie, bo chodzi mi na przykład o pomysły dołączania krajów skandynawskich, Finlandii i Szwecji do NATO i inne tego typu pomysły, jak również jakieś zaangażowanie jeszcze dalsze, powiedzmy, jeśli chodzi o pomoc militarną Ukrainie, a to wszystko w obliczu tego, że no, takie przynajmniej symboliczne, prestiżowe zwycięstwo zostało odniesione teraz przez stronę rosyjską, mianowicie poddał się kompleks Azowstalu w Mariupolu. Zastanawiam się, czy teraz nie będzie to idealny moment dla strony rosyjskiej, żeby powiedzieć, że oni wypełnili swoje cele operacji wojskowej i oni kończą. I czy w tej sytuacji no, nasza dyplomacja, gdzie niestety no, szef dyplomacji, czyli pan profesor Rau, który się po tym incydencie, który omawialiśmy na początku, zachował przyzwoicie, ale on nie jest de facto szefem dyplomacji, bo decyzje zapadają gdzie indziej. Czy polska dyplomacja nie będzie przypadkiem w pierwszym szeregu, a my nie przyjmujemy do wiadomości, my chcemy dalej walczyć. Nawet jeśli Kijów już niekoniecznie będzie chciał to kontynuować, no bo jak widzimy, ci obrońcy Azowstalu tak mieli walczyć do upadłego, a w końcu, no grzecznie, po bardzo długim czasie oczywiście, ale jednak grzecznie się poddali. I przynajmniej tutaj no, nie mamy tych informacji typu Wyspa Węży, że oni wszyscy zginęli, a dopiero potem by się okazało, że się poddali. Kilka wątków, wszystkie ciekawe. Zacznijmy może od gazu, bo to było na początku. No, pan Naimski, który jest taką szarą eminencją, jeśli chodzi o sprawy energetyczne w rządzie PiS-u i zresztą od zawsze nią był, wyraził się o tej całej aferze gazowej w ten sposób, że oto nie będziemy kupować gazu od podmiotów rosyjskich, koniec, kropka. Polecam państwu uważnie przyjrzeć się temu zdaniu, ponieważ pan Naimski powiedział prawdę, my nie będziemy kupować gazu od podmiotów rosyjskich, no ale przecież będziemy kupowali rosyjski gaz, bo to de facto będzie fizycznie ten sam gaz. To będziemy kupowali go od podmiotów innych niż rosyjskie. Reasumując, dla demonstracji politycznej, bo to jest tylko demonstracja polityczna, będziemy kupowali fizycznie ten sam gaz, tylko będziemy za niego po prostu płacili drożej. A dlaczego będziemy kupowali ten sam gaz? No ponieważ ten projekt rurociągu Baltic Pipe, który ma być uruchomiony w październiku, To czy to oznacza nie więcej niż to, że w tej chwili go po prostu nie ma, tak? A zatem tamtędy sobie gazu nie ściągniemy. Nie jesteśmy w stanie gazu, że tak powiem, wytworzyć. Nasze rezerwy są ograniczone. Reasumując, musimy kupować ciągle rosyjski gaz, tylko będziemy w ramach jakiejś takiej no, niezrozumiałej dezynwoltury, w ramach jakiejś tutaj demonstracji, nie wiadomo czego, w sumie demonstracji, płacić za niego po prostu drożej niż płaciliśmy do tej pory. Nie jestem w stanie państwu, nie będąc wykwalifikowanym psychiatrą, wyjaśnić motywacji polskiego rządu, chyba żebyśmy weszli w sferę teorii spiskowych i tutaj stwierdzili, że polski rząd świadomie i intencjonalnie działa na szkodę polskiego obywatela. No wtedy byłbym w stanie to wyjaśnić, przecież każdy z państwa może tutaj wyciągnąć z tego własne wnioski. Jeśli chodzi o szybkie zakończenie działań wojennych, to nie podzielam tutaj optymizmu mojego rozmówcy. No z kilku przyczyn. Po pierwsze, ta wojna bardzo opłaca się światowi anglosaskiemu, szeroko rozumianym Stanom Zjednoczonym, ale nie tylko, chodzi o cały blok polityczny. No w tej chwili pozbywają się w elegancki sposób demobilu ze swoich magazynów, wysyłając go na Ukrainę, przeprowadzają gigantyczne operacje finansowe, w które zaangażowane są przecież także służby tych państw. Także, szanowni państwo, to jest bardzo, bardzo potężny biznes. W związku z powyższym ta wojna póki co doskonale się niektórym grupom interesu opłaci. Dopóki się będzie opłacać, to będzie po prostu trwać. No chyba, że któraś ze stron wojujących ogłosi, że tą wojnę kończy. Natomiast no, nie odbędzie się to w ten sposób, że Rosja
Rosjanie ogłoszą koniec działań wojennych i automatycznie Ukraina na taki koniec działań wojennych przystanie. W tej chwili wydaje się, że władze w Kijowie są bardzo dyspozycyjne, jeszcze chyba bardziej niż władze w Warszawie wobec ośrodków decyzyjnych zza oceanu, a więc póki te ośrodki będą decydowały, że ta wojna jest opłacalna, to ta wojna trwać będzie. Wydaje się jednak, że także Rosja nie może pozostać w tej chwili bez realnego sukcesu. Umówmy się, że przebieg tych działań, które realnie przecież były konfrontacją Rosji z Ukrainą, ale Ukrainą bardzo mocno wspomaganą przez cały świat zachodni, a więc to jakby przedsmak konfrontacji Rosji ze światem zachodnim, pokazały, że rosyjska armia jest znacznie słabsza niż wskazywałby na to jej wizerunek drugiej armii świata, ugruntowany chociażby działaniami w Syrii, gdzie ta armia pokazała przecież jednak swoją zdolność bojową i swoją skuteczność. Natomiast no, siła Rosji to nie jest tylko kwestia pewnego kaprysu, pewnej fanaberii, ale kwestia egzystencjalnie dla Rosji istotna, a zatem bez realnego sukcesu w tym konflikcie wydaje się, że jego zamknięcie przez stronę rosyjską jest de facto niemożliwe. Ten konflikt trwa dużo dłużej niż ktokolwiek pierwotnie przewidywał. Zdolność bojowa wojsk ukraińskich jest dużo wyższa niż to pierwotnie zakładaliśmy. Musimy wziąć pod uwagę, że to wojsko de facto się nie poddaje. Ono rzeczywiście walczy do końca, w przeciwieństwie do tego, do czego przyzwyczaiło nas w 2014 roku. A zatem tutaj daleko od wszelkiego rodzaju wróżb i niestety także daleko od optymizmu. Bardzo chciałbym, żeby ta wojna się zakończyła, chociażby dlatego, że jej funkcjonowanie stwarza niebezpieczeństwo rozciągnięcia tej wojny także na nasze terytorium. Ja przypominam Państwu, że mamy w naszym rządzie sporo chłopaków w krótkich Polskach, którzy marzą o wielkiej wojnie, marzą o wielkiej chwale, no tylko że wojna to rzadko jest chwała, chyba że na amerykańskich filmach, a częściej są to zniszczenia, śmierć, ludzkie dramaty i tak dalej, i tak dalej. Co do rozszerzenia NATO, żeby już, że tak powiem, zamknąć ten wątek zagraniczny, to jest niezwykle ciekawa sprawa. Szwecja, w szczególności Szwecja, bo Finlandia jest może w nieco innym położeniem geopolitycznym, przez całe dziesięciolecia znakomicie wykorzystywała swoją neutralność, chociażby w czasie II wojny światowej, robiąc interesy z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Na pewno jest to zaskakujące z punktu widzenia, ta deklaracja o przystąpieniu NATO jest zaskakujące z punktu widzenia szwedzkiej racji stanu. Wydaje się jednak, że społeczna histeria wywołana tą wojną na Ukrainie zrobiła swoje. No, oczywiście jest to całkowicie i cynicznie wykorzystywane przez ośrodki decyzyjne właśnie państw anglosaskich. Wydaje się jednak, że przystąpienie do NATO tych państw nie jest na ten moment przesądzone, chociażby dlatego, że swoje weto zgłosiła póki co Turcja. Być może jest to element gry interesów i Turcy będą próbowali coś tutaj dla siebie ugrać w ramach tej akcji, ale jest też pewne prawdopodobieństwo, że Turcy będą mocno oponowali przeciwko rozszerzeniu sojuszu. Przypominam, że Turcja jest dość ważnym członkiem sojuszu, więc trudno będzie ją do pewnych rzeczy zmusić. To ostatnio Amerykanom wychodzi raczej mniej niż średnio w przypadku Turcji. Natomiast Turcja może po prostu zawetować pomysł rozszerzenia na to, czy ten pomysł byłby korzystny z punktu widzenia Polski, generalnie z punktu widzenia globalnego. Dalsza ekspansja NATO przyspiesza zagrożenie wybuchu gorącego konfliktu w tej części świata. Z drugiej strony przystąpienie do NATO w Finlandii wskazuje, że przynajmniej pierwsza faza tego konfliktu może odbyć się wyjątkowo, jak na wojny światowe poza terytorium Rzeczypospolitej. No każda perspektywa odsunięcia wojny światowej z naszego terytorium jawi się jako korzystna. No, do tej pory mieliśmy dwie wojny światowe na naszym terytorium. Nie wspominamy ich w szczególnie ciepły sposób. W związku z powyższym dałbym naprawdę wiele, aby ta trzecia wojna odbyła się gdziekolwiek indziej, a nie u nas. A to, że się odbędzie prędzej czy później, jest raczej przesądzone. Szanowni Państwo, w tej chwili świat, jednobiegunowy świat, gdzie Stany Zjednoczone były żandarmem, odchodzi do lamusa. Ta wojna na Ukrainie także pokazuje, że Rosja odwróciła się od Zachodu w kierunku Azji. Zobaczymy jeszcze, na ile ta Azja będzie się integrować, natomiast już same Chiny i Rosja stanowią potencjał gospodarczy, militarny, naukowy, intelektualny, pod wieloma względami, że tak powiem, dorównujący, a pewnie w wielu względach przewyższający ten potencjał świata zachodniego. A zatem prędzej czy później dojdzie do starcia o podział zysków
z zarządzania światem. Obawiam się właśnie, że jesteśmy w tej chwili bardzo, ale to bardzo blisko pierwszej linii tego starcia. No każde odsunięcie tej pierwszej linii od nas jawi się tutaj jako korzystne. No ja powiedziałem o tym zakończeniu raczej w takim kontekście. Ja też nie wierzę, żeby te działania wojenne tak szybko ustały. Natomiast ja myślę, że problem jest taki, że nie ma scenariuszy na takie rozwiązanie, ponieważ jeśli by na przykład rozpoczął się jakiś konflikt, dajmy na to na Oceanie Spokojnym, a przecież Wyspom Salomona po podpisaniu układu z Chinami no niemalże wprost grożono właśnie taką specjalną operacją wojskową, tylko amerykańską czy australijską, no wiadomo kto tam pociąga za sznurki. I wtedy może się okazać, że konflikt ukraiński jest niepotrzebny i należy go jak najszybciej zakończyć i do tego za wszelką cenę. I obawiam się, że do tego nie jesteśmy absolutnie przygotowani, do tego, że na drugim końcu świata coś się zacznie i nagle Ukraina przestanie być potrzebna oczywiście Anglosasom, bo dla bloku rosyjsko-chińskiego będzie dalej użyteczna jako po prostu no, drugi front. To prawda, no Ukraina jest przede wszystkim potrzebna Ukraińcom, tak? Natomiast zdaje się, że oni mają w tej całej sytuacji absolutnie najmniej do gadania, chyba jeszcze mniej niż my. To, o czym powiedziałeś, wynika trochę z tego, że nasi politycy, pomimo całej swojej manii wielkości, tak naprawdę są po prostu prowincjonalnymi graczami, którzy nie mają żadnej perspektywy. Dla nich właśnie ten konflikt rosyjsko-ukraiński obecny determinuje postrzeganie całej geopolityki, a tymczasem jest to po prostu jedno, niekoniecznie najbardziej istotne z potencjalnych puls, potencjalnych obszarów starcia. Nie wiemy tak naprawdę, jak skończy się przetasowywanie pionków w obszarze Środkowego Pacyfiku. W tej chwili Chiny grają bardzo, bardzo ostro. Pytanie, czy szeroko rozumiany świat zachodni, w tym przypadku bardziej Australia, nawet niż Stany Zjednoczone, będzie w stanie podejmować jakiekolwiek kontrdziałania, czy też tych kontrdziałań na tym etapie nie podejmie. No, wiele pytań, niewiele odpowiedzi tak naprawdę. Niestety bardzo ciekawe czasy, w których nam przyszło żyć. No dokładnie i myślę, że tą refleksją możemy, to jest najlepsze podsumowanie naszej rozmowy i to jest idealny moment, że możemy ją zakończyć. Moim i Państwa gościem był redaktor Przemysław Piasta. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę i tak jak na początku mówiłem, zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do upowszechniania, rozsyłania dalej tego naszego programu, a także prosimy o wsparcie finansowe naszego kanału. Dane są w opisie i to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.